i z Champs-Élysées wracamy na ulicę Senatorską. Właściwie przenosimy się na pewną ulicę w Krakowie, na Bielanach, bo tam wczoraj po południu odwiedziłem panią Małgorzatę Wasserman. Zresztą lubię odwiedzać polityków w ich domach. Korzystam z tego, że od 30 lat jestem dziennikarzem, więc czasami otwierają się jakieś drzwi i mogę wejść do biblioteki, do gabinetu, zobaczyć, jak żyją i co robią i jak żyją politycy. Wprawdzie nie byłem w domu Bogdana Pęka, bo Bogdan Pęk umówił się z nami w restauracji Zdrojowa, bo oddziela politykę od życia prywatnego, ale za to poznałem kogoś, kto zna kogoś, kto mu projektował 12 lat temu ten dom w Rabce. Teraz posłuchamy wywiadu przeprowadzonego wczoraj z panią poseł Małgorzatą Wasserman, numer jeden na listach Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Posłuchajmy. Mam przed sobą list do pana Bogdana Klicha, ministra obrony narodowej, podpisany przez pana ministra Grada. List z 26 marca 2009 roku dotyczącego remontu samolotu prezydenckiego. I w tym liście, poza tym, że jest podważona zasada przetargu, według którego wygrała firma w Samarze przetarg, to jeszcze jest wyraźnie napisane. Niezależnie od powyższego, zarząd Bumaru wskazuje, iż podjęte przez Ministerstwo Obrony działania związane z umieszczeniem remontu samolotów w zakładach remontowych w Samarze mogą skutkować znacznym obniżeniem jakości usług, a tym samym stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w naszym państwie. List jest to oficjalny, list jest znany, list jest w raporcie, w aneksie do raportu Antoniego Macierewicza i co? Cóż, no to są 13 lat. Nauczyłam się już bardzo dużo cierpliwości, natomiast też jeszcze zdaję sobie sprawę z tego, że od odpowiedzialności karnej należy odróżnić odpowiedzialność polityczną i nie każdy zarzut w stosunku do rządu Donalda Tuska znajdzie przełożenie na kodeks karny i na odpowiedzialność karną, natomiast na pewno znajdzie odpowiedzialność, czy będzie, powinien być przełożony na ich odpowiedzialność polityczną. No i taki ostatni aspekt, jako córka mogę powiedzieć, na taką odpowiedzialność ludzką, bo to oni do końca życia będą żyli z tym poczuciem tego, co się wydarzyło. Takie ma pani wrażenie, jak pani widzi Donalda Tuska? Wie pan, w głębi duszy oni wiedzą. Oni doskonale wiedzą. Oni wiedzą, jak z nami postępowali. Oni wiedzą, co do nas mówili. Oni wiedzą, jak to w rzeczywistości wyglądało. I oni wiedzą, i my wiemy. I teraz oczywiście po 13 latach to jest tak, że być może i Donald Tusk, i Bogdan Klich, i nie wiem, Tomasz Arabski, cała reszta w jakiś sposób zapomina czasem o tym, co się wydarzyło, czy w większości zapomina może na co dzień, ale taki dzień pewnie przyjdzie, czy przychodzi czasem, gdzie choćby oglądając może jakieś relacje telewizyjne, przypominają sobie o tym, że to oni wtedy rządzili i tak naprawdę dużej części odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, spada na nich. No ale gdyby ten list starać się przetłumaczyć na taki język zwykły, to minister skarbu pisze do ministra obrony narodowej: słuchaj, jeśli coś się stanie z tym samolotem, to ty jesteś odpowiedzialny. Tak jest, tylko że to jest tak, że tak jak powiedziałam, kwestia remontu samolotu i przetargu na ten remont to jest kwestia badana z jednej strony przez prokuraturę w aspekcie prawnokarnym i tu nie znam wyniku, no nie ma przynajmniej finału, więc nie wiem, jaki jest ten finał, ale jest jeszcze kwestia, no panie redaktorze, może pan powiedzieć tak, ktoś może powiedzieć, że z przyczyn formalnych nie doszukał się na przykład wątpliwości przy tym przetargu, bo przepisy przepisami, natomiast no czysto po ludzku jeden z ministrów informuje drugiego, że uważaj, bo zaczyna twoje działanie, czy działanie ludzi pod tobą pracujących zagrażać życiu i bezpieczeństwu ludzi, którzy będą tym samolotem lecieć. Tak się wydarzyło i teraz to Bogdan Klich, ale to w przypadku Bogdana Klicha on musi nieść na swoich barkach dużo większą odpowiedzialność, bo to nie jest tylko kwestia remontu. To jest kwestia
absolutnego rozkładu polskiej armii za jego czasów. To jest kwestia przecież on był marginalizowany w rządzie Donalda Tuska, w związku z powyższym cały resort obrony był bardzo słaby. To jest kwestia zachowania się po katastrofie, to jest ta kwestia uległości w stosunku do Rosjan. Tak naprawdę przecież oni nie prowadzili żadnych działań, które byłyby działami ofensywnymi. To znaczy Rosja narzucała sposób postępowania, a strona polska, ten Bogdan Klich, po prostu to grzecznie przyjmowali. Zacytowałem ten list teraz w czasie naszej rozmowy, dlatego że pan Bogdan Klich, mówiła pani o odpowiedzialności politycznej, pan Bogdan Klich startuje do Senatu z listy Krakowa, tak. Platformy Obywatelskiej. Co? No panie redaktorze, startuje Bogdan Klich, startuje pan Gawłowski, startuje pan Kwiatkowski, tam startuje większa ilość ludzi, startuje Roman Giertych, tam jest większa ilość ludzi, która bym powiedziała, ma coś na bakier z prawem, a mimo wszystko nie przeszkadza to Donaldowi Tuskowi wystawić ich na listy. Więc tam jest więcej osób, które mają i jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, pewnie sobie dużo do zarzucenia, ale też jeżeli chodzi o inne działania jako osoby rządzące. Mogę powiedzieć, przy tej ekipie, która startuje od Tuska, to cieszę się, że nie ma Sławomira Nowaka, no bo w sumie dla wsadzie czemu nie? A o co idzie bój w czasie tej kampanii wyborczej? No myślę, że bój idzie o bardzo dużą stawkę, dlatego że niezależnie od tego, jak bardzo brutalna jest ta kampania dzisiaj, jak... Do tej brutalności to się przystosowaliśmy, bo właściwie ta kampania wyborcza i ta brutalność w życiu politycznym w Polsce gości od ładnych kilkunastu lat. Myślę, że nie mamy miesiąca, żeby ona nie szła coraz dalej. Ja ewentualnie wrócę, żeby nie zgubić tego głównego wątku. Nie, ona jest coraz brutalniejsza. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, choćby na to, co się dzieje pomiędzy dziennikarzami. Przecież kilka lat temu było niebywałe, żeby dziennikarze poświęcali swoje artykuły, swój czas uderzaniu w innych dziennikarzy. To są rzeczy, które kiedyś się nie działy, a dzisiaj mamy je prawie na porządku dziennym. I to bym powiedziała nieraz bardzo nisko i bardzo nieprawdziwe, poniżej pasa. Wracając jakby do tematu głównego. Jeżeli każdy człowiek obiektywnie popatrzy, jak żyło się 8 lat temu, jak żyje się teraz, to on musi przyznać, że Polska jest już dzisiaj innym krajem. I teraz pewnie nie jest czas na to, żeby po kolei wymieniać wszystkie zmiany, których żeśmy dokonali, bo tego jest bardzo dużo, ale proszę przypomnieć sobie, bo to jest bardzo ważne, przypomnieć sobie, co to znaczyło 8 lat temu czy 10 lat temu znaleźć pracę jeszcze na umowę o pracę, żeby ją dostać. Proszę przypomnieć sobie, ile dostawało się za tą pracę na godzinę za czarno. Proszę sobie przypomnieć, jakie było wsparcie dla rodzin. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała kwestia wsparcia choćby dla ludzi, którzy mają małe dzieci. Proszę sobie przypomnieć rozbite rodziny w wyniku emigracji zarobkowej, prawda? Bo to był ten nasz największy, ta bolączka, to byli ci ludzie wyjeżdżający na tak zwany zmywak, żeby coś zarobić, bo najniższa krajowa nie dawała żadnych możliwości przeżycia. Proszę sobie przypomnieć te takie podstawowe rzeczy, najniższą emeryturę, najniższe wynagrodzenie. To są rzeczy, które dzisiaj w ogóle nie ma o tym mowy. No ale człowiek ma to, co ma, a chce zupełnie czegoś innego. Człowieka chęć dotyczy tego, czego nie ma, nie tego, co ma. Panie redaktorze, no to już pan mówił o indywidualnych marzeniach, natomiast odpowiedzialnością rządzących jest doprowadzić do tego, żeby w kraju było jak najbardziej sprawiedliwie, bo to jest oczywiście zawsze cel, do którego się dąży i pewnie zawsze nigdy nie będzie tak, żebyśmy byli w 100% zadowoleni. Do odpowiedzialnością rządzących jest opieka nad tymi, którzy są najsłabsi. Mam tutaj na myśli emerytów, rencistów, inwalidów, nie wiem, osoby chore. Obowiązkiem rządzących jest zapewnienie dostępu do bezpłatnej służby zdrowia, do szkolnictwa i my za to wszystko, każda z tych dziedzin jest w zasadzie przez nas zaopiekowana. Ja nie powiedziałam, że w sposób doskonały. Proszę popatrzeć, jaka była sytuacja w 2014 roku, kiedy
Donald Tusk rządził i kiedy Rosjanie weszli na Krym, ile trwało zajęcie Krymu i co, jaka była reakcja ze strony innych współprzywódców. My żeśmy mieli, w zasadzie wyszło kilku przywódców z Donaldem Tuskiem na czele, bo on nas interesuje w Polsce, powiedzieli, że oni potępiają zajęcie Krymu, to jest niedopuszczalna akcja, kilka dni w zasadzie Rosjanie zostali na Krymie. Proszę teraz popatrzeć na sytuację wejścia Rosjan na Ukrainę. W tym momencie rząd polski, tego nikt nie może kwestionować, wykonał niewyobrażalną pracę w aktywizowaniu i jakbym powiedziała pobudzaniu pozostałych krajów w tym, aby co najmniej nie przeszkadzały, jeżeli nie chcą Ukrainie pomóc. I zarówno, oczywiście wiadomo, że jest tutaj kluczowa militarna i finansowa rola Stanów Zjednoczonych, ale powiedzmy sobie uczciwie, bez Mateusza Morawieckiego, bez prezydenta Andrzeja Dudy, bez całego systemu sterowania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to by tak nie wyglądało, jak wygląda. Czyli co, te wybory to jest bój o to, kto będzie dalej remontował nasz dom? To jest bój o to, kto w rzeczywistości będzie nadawał kształt. Czy to dalej będzie państwo, które aktywnie na przykład walczy z bezrobociem? Bo wie pan, ludzie często sobie... Ale z czym walczyć, skoro tego bezrobocia ale prawie właśnie, nie ma? Właśnie. I tutaj dotknął pan bardzo istotnej kwestii. Ludzie często nie zdają sobie do końca sprawy, że te wskaźniki, które mamy gospodarcze, to, że mamy 5% bezrobocia, to, że jest ta umowa o pracę i że każdy tą pracę, kto potrzebuje, ma, to się nie stało samo z siebie. To jest kwestia aktywnego, jakby bym powiedziała, kształtowania polityki gospodarczej i to jest bardzo konsekwentny, przemyślany plan. I teraz, jeżeli dojdzie do władzy ktoś, kto tego planu nie ma, kto nie ma tego całościowego wyobrażenia, jak to wpływa na siebie, to w tej sytuacji, przecież to jest oczywiste, że to się nie utrzyma. Przecież my żeśmy opublikowali tydzień temu program, który ma 300 stron i w tym programie pokazujemy, ja wiem, że 300 stron to nie jest mało, ale może warto jednak poświęcić trochę czasu i go przeczytać. Pokazujemy, co z czego wypływa, znaczy pokazujemy te czynniki, które się w Polsce zmieniły, te parametry, które się zmieniły, pokazujemy, dlaczego się zmieniły. Co żeśmy musieli pobudzić, żeby na przykład, prawda, gospodarka funkcjonowała, żeby tu były inwestycje zagraniczne. To są, o ile pamiętam, 17 miliardów w ostatnim okresie czasu. To się nie bierze samo z siebie. Tworzy się do tego warunki, stymuluje się tą gospodarkę i dzięki temu ma się takie osiągnięcia, jakie się ma. Pozycja powie kosztem zadłużenia Polski. Ale koszt zadłużenia Polski mieści się absolutnie w granicach. Nie przekraczamy dopuszczalnych zarówno przez konstytucję, jak i prawo unijne, bym powiedziała, tych wskaźników. W związku z powyższym, każdy kraj, który się rozwija, on musi również inwestować. I proszę wziąć pod uwagę, że robią to również inne kraje i my też to robimy z bardzo dobrym efektem. Nie znam oczywiście 100 punktów Donalda Tuska, 2 co najmniej zapamiętałem, 60 tysięcy wolne od podatku, 1500 zł natychmiastowej podwyżki dla nauczycieli. Może warto? To znaczy tak, po pierwsze, to jest, ja bym na miejscu Donalda Tuska i jego posłów wstydziła się w ogóle mówić o tym punkcie. Przypominam, że on trzymał tą kwotę wolną od podatku na poziomie 3000 z małym hakiem. Podnosiliśmy tą kwotę do 30 tysięcy, wtedy posłowie Platformy Obywatelskiej głosowali przeciwko. Więc jak ten człowiek ma śmiertelność mówić o tym, że niedługi czas po głosowaniu, po podniesieniu tej kwoty przez nas, kiedy by jego posłowie byli absolutnie przeciwni, on mówi, że on to podniesie dwukrotnie. W związku z tym, że to jest kwestia pierwsza. Zaś jeżeli chodzi o nauczycieli, ja naprawdę zalecam, aby zapoznać się z tym, jak wzrastały i wzrastają i będą wzrastać wynagrodzenia nauczycieli, bo my nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego i nie uważamy, że to jest dobrze. Uważamy, że może być jeszcze zdecydowanie lepiej i będzie. Natomiast proszę popatrzeć na zapisy budżetu. Budżet mówi o tym, że nauczyciele w przyszłym roku dostaną podwyżkę na poziomie 14, o ile pamiętam, 2. To jest duża podwyżka, tylko że w przeciwieństwie do Donalda Tuska, który im za swoich 8 lat nie podniósł ani o 10 groszy,
my im podnosimy co roku te wynagrodzenia i oni mogą być pewni, że jak my wygramy te wybory, to my żeśmy ten budżet skonstruowali i my na tą podwyżkę pieniądze mamy. Donald Tusk nie skonstruował niczego, zamroził całą budżetówkę, w zasadzie nie było u niego żadnych podwyżek, nikomu niczego nie dał, miał najniższą krajową, trzymał na poziomie poniżej egzystencji. W związku z tym on może dzisiaj obiecać absolutnie wszystko, bo ani mu się nie spinało jak rządził, ani mu się teraz nie spina, no ale obiecać może wszystko. Ale chyba znam taką grupę społeczną, która nie jest zadowolona z rządów Prawa i Sprawiedliwości, to przedsiębiorcy. Pan redaktor ma na myśli pewnie podniesienie składki ZUS-owskiej. Ta składka ZUS-owska wcześniej funkcjonująca, ona była, powiedzmy sobie uczciwie, ona nie była sprawiedliwa. To znaczy najwyższe składki mieli ci proporcjonalnie, którzy najmniej zarabiali. Natomiast popatrzcie Państwo obiektywnie, musi być pewnego rodzaju wyrównanie sprawiedliwość społeczną. Obniżyliśmy podatki, bo obniżyliśmy podatki. Wyrównaliśmy tą składkę w stosunku do ludzi najbiedniejszych, ale to nie jest tak, że zapominamy o przedsiębiorcach. No ale cała retoryka jest taka, że małe i średnie przedsiębiorstwa są najważniejsze, tak, w budowie demokratycznej Polski, a te małe i średnie przedsiębiorstwa najbardziej ucierpiały na skutek wprowadzenia tej składki. No ale dostały też również mnóstwo różnych innych ulg i o tym nie mówią, bo proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz. Te małe i średnie przedsiębiorstwa na przykład, i to po to, żeśmy to robili, nie mówią o tym, że suchą nogą przeszły przez COVID, tak? Ktoś też, to my musimy odpowiadać za budżet w całości. W zasadzie zadbaliśmy o to, że w tym okresie, kiedy nikt nie pracował, firmy się nie zamykały, ludzie nie tracili pracy i bezrobocie nie wzrosło. Powiedzmy sobie uczciwie, bo tak jest. Poszły duże pieniądze na to, żeby ludzie nie popadli po prostu w skrajną biedę z uwagi na COVID. Potem przeskoczyliśmy niestety na okres, bym powiedziała, wojny za naszą granicą. To nie jest prosta sytuacja, ale proszę wziąć pod uwagę, że to też nie jest tak, że oczywiście ja, tak jak powiedziałam, ja naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, jak wygląda kwestia tej składki, ale też proszę wziąć pod uwagę, że my żeśmy też do tych przedsiębiorców ręce wyciągamy i będziemy wyciągali. I mają obniżone podatki, mają ułatwienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają, no choćby nie wiem, pan redaktor, nie wiem czy kojarzy, na przykład dzisiaj przelew na ZUS robi się jednym kliknięciem. Kiedyś było, prawda, 3 czy 4 konta, na które przelewało się te pieniądze. I to nie jest tak, że my o nich nie pamiętamy. Pamiętamy, są dla nas bardzo drodzy, wsłuchujemy się w ich głosy i na pewno będziemy robić wszystko, żeby im po prostu pomóc. Jarosław Kaczyński ostatnio powiedział wyraźnie, że na pewno nie będzie tak, żeby Polska przeszła na system pieniądza cyfrowego, że ten pieniądz papierowy zostanie zachowany. Ale jak budujemy system, budujemy Rzeczpospolitą, to my budujemy kraj w tej chwili, kraj socjalny, kraj socjalistyczny. No nie budujemy kraju socjalistycznego, nie zgodzę się z panem, dlatego że my budujemy kraj, w którym stymulujemy pewne procesy po to, żeby ludzie pracowali. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To ja może opowiem pewną taką prawdziwą, autentyczną historię, którą przeżyłam. Po wprowadzeniu 500+, pojechałam na zaproszenie moich kolegów z północy nad morze do spotkania po prostu z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości tam z północnej części kraju. I wjechałam do jednego z średniej wielkości miast i bardzo dużo ludzi przyszło na to spotkanie, bardzo dużo. I oni powiedzieli mi tak, że bardzo dziękują za 500+, bo to był początek, to jeszcze nie było aż tak dużo tych naszych reform wprowadzonych. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zaczęli mieć pieniądze. Do tej pory w takim średnim czy małym mieście jedynym pracodawcą to była urząd gminy, ewentualnie był szpital, szkoła, może posterunek policji, to był koniec. I teraz oni powiedzieli tak, proszę panią, stąd wszyscy wyjeżdżali. Tu nie było żadnej pracy, wszyscy jechali do Warszawy, do Poznania, do jakiegoś innego większego miasta. Teraz jest tak, jak ja mam pieniądze, to ja kupię buty. Jak kupię buty, to szef się otworzył, bo pójdę je naprawić. A szef ma pieniądze, to poszedł kupić sobie spodnie, ale ten, który prowadzi sklep z odzieżą, poszedł do fryzjera. I on mówi, i tym samym w zasadzie wymarłe miasto jest
pełne małej przedsiębiorczości, bo jest gotówka w obrocie, są pieniądze, one się przecież, ci ludzie nie chowają tego pod materac, tylko to wydają. W związku z powyższym to nakręciło gospodarkę. Proszę popatrzeć po mieście, to nie są już puste lokale, tutaj coś się dzieje. Ta kampania, powiedziała pani o tej kampanii, że jest brutalna. Czy sprawa wiz i ministra Wawrzyka wpłynie jakoś na wynik tej kampanii? Ja mam nadzieję, że nie. I to, co chciałabym bardzo uświadomić naszym słuchaczom. Minister Wawrzyk, problem, który być może tam występuje, tylko jaka skala, to prokuratura bada, on wystąpił w zasadzie w bardzo wrażliwym momencie kampanii wyborczej. Proszę popatrzeć, jak się zachował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, są nieprawidłowości, niezależnie od kosztów, że jest to kampania wyborcza, idzie brzytwa. To znaczy po prostu osoby za to odpowiedzialne wylatują, wchodzi CBA, wchodzą służby, wchodzi prokuratura i wypalamy sprawę do spodu. Ja proszę i apeluję o to, żebyśmy dali im trochę czasu do pracy, bo bardzo często jest takie oczekiwanie, jak coś się wydarzy, żeby natychmiast udzielać informacji. Tylko żeby móc udzielić rzeczywistych i autentycznych informacji, trzeba mieć jakąś pogłębioną wiedzę. Więc dajmy im chwilę popracować i popatrzcie na... Tak funkcjonuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jest problem, nie ma zamiatania pod dywan, niezależnie od ceny. Dla ludzi, którzy łamią prawo, nie ma u nas miejsca. Ciekawa jestem, czy stać by było na takie zachowanie naszych konkurentów politycznych. Przy czym ja przypominam, że z list Platformy startuje choćby pan senator, czy na senatora kolejny raz pan Gawłowski, który przebywał tymczasowo aresztowany, który do samego końca zasiadał w rządzie. Tam są potężne zarzuty na bardzo duże pieniądze. I proszę popatrzeć, Donaldowi Tuskowi to nie przeszkadza umieścić go na listach, bym powiedziała, do Senatu. Natomiast u nas po prostu taka osoba, jeżeli się przytrafi, traci natychmiast wszystko. Proszę państwa, dla państwa polskiego pracuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czy kilkanaście, no myślę, że kilkadziesiąt, za granicą, w Polsce, w różnych instytucjach. To nie jest tak, że wśród nich są same osoby o krystalicznym charakterze. Czasem się przemknie ktoś, kto nie jest, ale jeżeli tylko się zorientujemy, że jest coś nie w porządku, w przeciwieństwie do innych, niezależnie od konsekwencji, reakcja jest natychmiastowa. Wiceminister Wawrzyk był na szczycie piramidy. Ale ja w żaden sposób ani tego nie wybielam, ani nie mam tego nie oczernia. To znaczy po prostu czekam na te wyniki tego postępowania, natomiast wiem, bo jestem w tych strukturach 8 lat, że jeżeli popełnisz przestępstwo, to musisz się liczyć z tym, że nie ma miejsca wśród nas dla ciebie. Co będzie, jest miesiąc do końca kampanii wyborczej, co będzie decydujące? Czego się pani spodziewa? Ja mogę powiedzieć o moim mieście Krakowie. Jak jadę tutaj, będziecie państwo za chwilę jechali pewnie ulicą wyremontowaną, i to nie jedną, bo tych ulic jest bardzo dużo, przy pomocy środków rządowych. Nie ma w zasadzie dzisiaj takiej dziedziny, w której rząd nie współpracowałby z władzami Krakowa i nie remontował tego miasta, nie wspomagał go. To są drogi, to są ulice, to są boiska, to są szkoły, to są muzea. W przyszłym tygodniu we wtorek prezydent zaprosił mnie na otwarcie Centrum Muzyki, współfinansowane ze środków unijnych. Kraków dostał z pierwszego rozdania KPO maksymalną ilość pieniędzy, jaka była przewidziana. Startuje we wszystkich rządowych programach. Mimo że prezydent nie pochodzi absolutnie z Prawa i Sprawiedliwości, Kraków robi tam, gdzie robi świetne wnioski, a robi naprawdę w dużej części, jest punktowany najwyżej. Oczyszczalnia ścieków, najbardziej nowoczesna w Europie. Dwa razy w tym roku na wiosnę przekazywaliśmy kolejne środki na unowocześnienie tej spalarni. Autobusy niskoemisyjne, tramwaje. Przecież nie ma, tak jak mówię, nie ma naprawdę dziedziny, w której nie wspomagalibyśmy tego rozwoju. Wystarczy się rozejrzeć. No i tak mieszkańcy Krakowa wolą Platformę Obywatelską. No ale nie wszyscy. Mam nadzieję, że ci, którzy wolą, przekonają się do nas i jednak zmienią zdanie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.